Siemanuga wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek z, tak naprawdę halloweenowy odcinek, w którym przechodziliśmy sobie mapkę wraz z moim klanem, wam się spodobał. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, gdzie byśmy przechodzili jakoś wspólnie mapki, czy jeszcze jakieś mapki, które ja bym solo przechodził, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Myślę, że takie odcinki byłyby naprawdę całkiem zacne. Bardzo chętnie bym sobie takie rzeczy poprzechodził też na odcinku razem z wami. To bo mapki są mega fajne. Ja powiem wam szczerze, czuję się mega dziwnie teraz jak nagrywam. Muszę przyznać to szczerze, ponieważ nie było mnie weekend w domu. Weekend bez nagrywania filmów sprawia totalnie, że zapomina się jak się nagrywa. Jakoś mi się totalnie dziwnie teraz gada do mikrofonu. No ale nieważne, w każdym razie musimy zrobić jakiś odcinek porządny, więc odpaliłem to nagrywanie, żeby nagrać dla was odcineczek jakiś, prawda, normalny. Kolejne jakieś tabliczki u mnie w domu, ja tego tak nie lubię. Dlaczego tu pisze to nie koniec? O co chodzi? Czyja to tabliczka? Aż idę od razu na dół sprawdzić, czy coś tutaj jest. Że ktoś tutaj taką wiadomość nam zostawił, czy co? O, w ogóle ja tą mapę tutaj nie odłożyłem. Teraz to widzę, czekajcie, odłożę. A, patrzcie, tu jest to. Kurczę, mamy dużo ziemniaków do żarcia, to jest ważne bardzo. Ale czekajcie, czekajcie, bo musimy ogarnąć mapę. Gdzie jest ta mapa, którą ja miałem? Ja mam nadzieję, że ja jej nie straciłem. Bo jeżeli ja ją straciłem, no to jesteśmy, znaczy w sumie nie była nam aż tak bardzo potrzebna. No ale mapa była fajna, no. No dobra, trudno, w każdym razie trzeba ogarnąć o co chodzi, to nie koniec. Jeżeli to jest wiadomość od Świrusa, to mamy przekichane, bo za bardzo nie wiem o co może mu chodzić, ale to nie koniec. Kurczę, ej, naprawdę, no nie wiem, w sensie wydaje mi się, o nie, dobra, już wiem. Jeżeli Świrus jest w posiadaniu kamienia nieskończoności w tym momencie, to znaczy, że ma wszystkie moje moce, ponieważ ten kamień nieskończoności wchłonął moje moce. Więc mamy problem. Ale dobra, przypomniałem sobie jedną... W ogóle co tam powstało? Wow. Przypomniałem sobie jedną rzecz. My przecież na jednym z live'ów znaleźliśmy kamień nieskończoności. Znaczy, to nie wiem, czy to jest kamień nieskończoności. W każdym razie podejrzewamy, że to jest kamień nieskończoności, który znaleźliśmy w kopalni jakiś czas temu. Jezu, ja znowu do kopalni, przecież ja tam zginę na pewno, ale dobra. Weźmy może... o, właśnie mam diamentowy kilof, super aśnie. Dobra, lecimy w takim razie do kopalni, bo nie wiem, czy pamiętacie, był live jakiś czas temu, na którym po prostu szukaliśmy sobie diamentów i znaleźliśmy podejrzany blok, którego nigdzie nie widzieliśmy I to był blok, nie wiem w sumie jaki, ale podejrzewam, że to mógł być kamień nieskończoności. Wiemy z legendy, że kamień nieskończoności był tylko jeden i że tylko jedna osoba była w stanie go wykopać. To czy teraz my będziemy w stanie go wykopać, o to chyba tu było, to się okaże za chwilę tak naprawdę. Ale jeżeli by się udało, no to jesteśmy... Czekajcie, zamienię sobie tu, żeby mnie nie zabiło to coś, chociaż mam nadzieję, że to działa w ogóle z tym, z tą skórzaną zbroją, bo jak nie, no to jest lipa. Ale... w każdym razie to, jeżeli uda nam się to wykopać, jeżeli to faktycznie będzie kamień nieskończoności, no to... to mamy szansę jakieś w ogóle konkurować z tym Świrusem, bo wtedy będziemy mogli odebrać jego supermoce, które zabrał mi, i z powrotem zamknąć je w jakimś innym kamień nieskończoności, który przydałoby się zniszczyć. Ja właśnie nie wiem, gdzie jest tamten kamień nieskończoności, który wchłonął moje moce, no bo znikł totalnie wtedy, ale to jest tutaj, tak, to jest tutaj. O, to jest tutaj, dobra, dobra. Mamy dwa, więc może się jeden z nich nie udać. Jeżeli to jest w ogóle kamień nieskończoności. No wygląda trochę tak, jakby to miała być ruda kamienia nieskończoności. No dobra, wykopmy w każdym razie, uwaga. Da się, ej, idzie, idzie. Ej, mamy. Wykopaliśmy, dobra, to bierzemy drugi też. Okej, mamy to, mamy, wykopaliśmy te kamienie. Vibranium ore? Nie wiem co to jest, ale jeżeli to po przepaleniu da nam kamień nieskończoności, no to jesteśmy uratowani. Z tym, że ja... najpierw bym to ukrył, ponieważ jeżeli Świrus faktycznie wróci z tym kamieniem nieskończoności, to lepiej dopiero wtedy zrobić ten kamień nieskończoności, niż robić go już teraz i ryzykować, że ten kamień nieskończoności znowu wpadnie w niepowołane ręce i tak dalej. Lepiej jak nikt nie wie jeszcze, że on jest, jeżeli w ogóle go się robi z tego. W ogóle muszę się dowiedzieć, jak się go robi. Jeżeli wiecie, no to możecie napisać w komentarzu, jak się robi kamień nieskończoności, chociaż wątpię, żebyście dysponowali taką wiedzą, bo ja sam nie wiem w sumie. No, czekajcie, jak tu stąd wyjść, tak może. Wow, tutaj. Nie, 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 proszę, proszę, stary, nie wybuchaj. Jak tego nietoperza sprzątło? Dobra, tu wybuchnij se, no. Dobra, udało nam się przeżyć to starcie niebezpieczne. Dobra, nic na...
Kurczę, nic nas nie bije, żaden ten zielony blok nas nie zaczął bić, więc jesteśmy uratowani. To jest mój pierwszy raz w kopalni, w którym nie zginąłem tak naprawdę. Dobra, wróćmy z powrotem. Trzeba jakoś ukryć teraz te dwa bloki, tego Vibranium Ore, z którego prawdopodobnie robi się kamień nieskończoności, chociaż nie mam pewności. Nie wiemy, ja w sumie nie wiem, z czego jest ten kamień nieskończoności zrobiony. Nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, z czym to połączyć w ogóle. Nie wiem, czy po samym przepaleniu da nam to kamień nieskończoności, czy ten kamień nieskończoności ma w sobie coś więcej niż tylko przepalenie go z tej rudy, którą znaleźliśmy. Nie wiem totalnie. Wiem tylko to, że byłem w stanie go wykopać, więc jeżeli to faktycznie jest kamień nieskończoności, to musi być coś wyjątkowego we mnie. Może to, że już miałem supermoce, to jakoś wpłynęło na to, nie wiem. To się dowiemy w przyszłości. Myślę, że najlepiej będzie, jak schowamy po prostu ten kamień, znaczy te dwa bloki, gdzieś na wyspie mojego klona. Tam myślę, że będzie to najbardziej bezpieczne. Tylko ja jestem sam na serwerze. To lecę szybko w Kimę jeszcze, bo nie chce mi się w nocy podróżować. Noc jest nie zbyt fajna do podróżowania. Tu jest strasznie dużo mobów, więc nie ma sensu. Dobra, wejdźmy, mamy dzień, lecimy od razu tam. Czekajcie, czy ja mam łódkę? Mamy łódkę w ekwipunku. Dobra, to w takim razie będziemy mogli sobie normalnie tam przepłynąć na tą wyspę mojego klona i tam gdzieś to ukryć. Tam, nie wiem w sumie gdzie jeszcze, ale gdzieś to będzie trzeba ukryć i za bardzo nie mówić też klonowi, ponieważ jeżeli on by o tym wiedział, no to mógłby o tym, prawda, mógłby chcieć po prostu to odnaleźć. A póki on tego nie odnajduje, mamy święty spokój, jest spoko i może być tamto będzie bezpieczne. Jeżeli właściciel wyspy nie będzie wiedział, że tam to jest, to nikt nie będzie wiedział, że to tam jest, więc tam będzie to na pewno najbardziej bezpieczne miejsce, w którym będziemy mogli to schować. Korzystając z chwili, w której płyniemy i nic się nie dzieje, zapraszam was bardzo serdecznie na Chef Shop, a tam możecie sobie kupić, prawda, takie etui na telefon, albo kupić sobie koszuleczkę, bluzę i inne takie tam gadżety, które są. Planujemy dla was za niedługo zrobić coś tam na tym Chef Shopie, jakiś nowy dropik i nowych, prawda, wzorów i tak dalej. Więc mam nadzieję, że warto, że po prostu będziecie chcieli sobie coś takiego zakupić i tak dalej. Chcemy się przyłożyć do tego sklepu, no bo zależy nam na nim, więc myślę, że coś podziałamy za niedługo. No i dodatkowo możecie wbić też na Instagrama, tam nowa fota. I swoją drogą nagrałem teledysk, więc za niedługo będzie teledysk, o którym też wam powiem tutaj na odcinku. Zrobimy, prawda, piękną premierę na kanale Flowriders, na którym po prostu tam zazwyczaj nutki wrzucam, więc tam zachęcam, żebyście po prostu wbili. Linku nie ma w opisie, ale możecie sobie łatwo znaleźć. Dobra, wejdźmy. Gdzie by tutaj to schować? Gdzie by schować tutaj u niego tak cenną rzecz? Wydaje mi się, że najciemniej pod latarnią. Co oznacza, że nie, że tutaj pod tym. Chociaż... Czekajcie, która latarnia jest nie do ruszenia, także jej raczej nikt nie ruszy. Wydaje mi się, że ta. Wydaje mi się, że ta jest taka... Wydaje się być taką nie do ruszenia. Jakbyśmy tu zrobili skrzynkę, do której byśmy schowali. To jest dobry plan, mi się wydaje. Czekajcie, potrzebujemy drewna. Nie chcę rozwalać tych drzew, bo mógłbym się zorientować. Polecę na tamtą wyspę i tam rozwalę jakieś drzewo. O, idealnie nawet udało nam się przelecieć. Bo potrzebujemy zrobić sobie skrzynkę, w której to schowamy. No bo nie możemy tego tak postawić sobie, bo to by było chyba... To by nie było chyba zbyt bezpieczne. Chociaż w sumie... Mogło... O kurczę, troszkę mnie poniosło. Moglibyśmy w sumie to tak postawić po prostu, chociaż to się może bardziej rzucić w oczy. Skrzynka to jest jeden blok, tu mamy dwa. Zajęłoby to dwa bloki, bardziej jest większe ryzyko, że ktoś to znajdzie, więc lepiej chyba w skrzynkę mimo wszystko. Gdzie on tutaj ma crafting? Ma jakiś? Chyba nie ma craftingu ten mój klon. Swoją drogą chciałbym jakoś strollować mojego klona, więc jeżeli macie jakiś pomysł na jakiegoś pranka, którego mógłbym mu zrobić, no to napiszcie w komentarzu i jakoś uda nam się to może. Dobra, robimy tak. Tak o... Chowamy to i ziemniakami wypełniamy. Jak ktoś znajdzie, to żeby po prostu był najedzony. No i teraz... O nie, zamieniłem całe drewno. Ajajaj, dobra, musimy jeszcze raz polecieć tam po drewno, chociaż jedno. Bo musimy to jakoś zamurować. O nie, o dobra, zlagowało mnie na chwilę. Na całe szczęście. Dobra, teraz wejdźmy tu i tu zabierzmy... dobra, całe to drzewo zbieramy, całe drzewo. Jak już tutaj się wkopałem z góry, to całe drzewo. I lecimy z powrotem tam, tylko trzeba sobie to wymierzyć jakoś. O... Perfekcyjnie, no słuchajcie. Coś takiego to mogło się tylko mi udać. Dobra, uwaga, zamurowujemy to. Nie ma szans, żeby ktokolwiek to znalazł. Mam nadzieję, że nie powiecie mojemu klonowi, że to tam jest. Bo byłoby średnio, gdyby to odnalazł. Mam nadzieję, że to jest teraz w miarę bezpieczne. Ale tak swoją drogą, to ja bym wrócił teraz bardzo chętnie na Palionowo, ponieważ tam widziałem, że się troszkę rzeczy pozmieniało. Widziałem, że klon coś, znaczy nie klon, tylko klot coś wybudował. Więc poszedłbym zobaczyć, co to takiego. Bo podejrzany jest ten budynek. Ogólnie Kloc to jest taka osoba, która u mnie na odcinku chyba była tylko raz.
Więc ja za bardzo Kloca nie znam, nie wiem na co on jest, do czego on jest zdolny. I wydaje mi się, że dobry byłby odcinek też takiego pośledzenia go, żeby dowiedzieć się, co on tak naprawdę tutaj robi, z kim on jest, w ogóle jakie ma zamiary, czym się zajmuje, bo nie wiem na jego temat nic. I musimy po prostu się czegoś dowiedzieć, więc myślę, że jakieś pośledzenie go byłoby dobre. Ja wiem, że on był tutaj przed chwilą, zanim zacząłem nagrywać i wyszedł i on właśnie budował tam ten budynek, więc jestem ciekaw, co on takiego tam wybudował. Możecie wbić oczywiście do niego na kanał, Klot po prostu jak piszecie, no bo może warto go obserwować, może warto. Więc wbijcie tam i zobaczcie sobie, jaki odcinek nagrał. A ja tymczasem pójdę zobaczyć, kurczę, co on tam... Co to jest w ogóle? Do czego to służy? Bo Klot to jest najbardziej podejrzana osoba tutaj na tym palionowie. Wszystkich znam, ale go... W ogóle prawie. To w ogóle. Ja już kiedyś to rozwalałem. A on po raz kolejny chyba tam poszedł po te flaki. Nie rozumiem tego. Klot to jest... Dziwny on jest. On... Chyba, że on coś tam robi na tym. Ej, to też jest dobre do sprawdzenia. Czy on coś robi tam na... O, dobra, nie zginąłem. Myślałem, że zada mi to obrażenia. Dobra, zobaczmy, co on tu wykminił. No, moim zdaniem ten budynek wygląda fajnie, chociaż to by mogły być schody, lepiej by to wyglądało. No, ale też tak może być. No, powiem wam. Tu w ogóle jakie zejście. Co on zrobił tu? Łódki, no dobra, no to fajne. Fajne, może być, podoba mi się. A na górze co on zrobił tutaj? Skrzynka jest jakaś, a, pusta. Już myślałem, że coś nakryjemy tutaj. Tutaj nic nie ma, jest piętro wyżej jeszcze coś? Nie ma. Dobra, no czyli taki sobie po prostu budynek zrobił. No dobra, może być. Nie jest to podejrzane, aczkolwiek podejrzane jest to, co on tam robi. Bo jeżeli on tam wyczyni jakieś dziwne rzeczy, no to będziemy się musieli dowiedzieć oczywiście w następnym odcinku. Ponieważ na ten moment to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Dzisiaj troszkę byłem taki... Stonowany po prostu, ponieważ jestem zmęczony po weekendzie, ale jutro lecimy od razu z bombą, lecimy tak jak zwykle, więc trzymajcie się, widzimy się już jutro o godzinie 19:19, na razie, pa pa.